ale tylko i wyłącznie wyobrażać dużo głębiej, dużo bardziej, dużo mocniej. Do tego stopnia, że jesteś w stanie spokojnie dotknąć opuszczami palców w dywanu lub podłogi, która znajduje się przed tobą. Tylko swojej wyobraźni. Zrób całą sekwencję. Pełnego spłonu. A potem się wyprostuj. Znowu swojej wyobraźni. I zrób ten skłon po raz kolejny. Robiąc go jeszcze głębiej, jeszcze mocniej, jeszcze pełniej i jeszcze bardziej. A gdy już zrobisz to w swojej wyobraźni, to po raz kolejny się wyprostuj i wypowiedz sekwencję jeszcze raz. Robiąc kolejny, jeszcze pełniejszy, jeszcze głębszy skłon. Tak, że jesteś w stanie nad garstkami dotknąć podłogi albo dywanu. Z łatwością, przyjemnością i lekkością. A gdy już to zrobisz, to teraz się wyprostuj, otwórz oczy i skłoń się teraz rzeczywiście fizycznie, sprawdzając, co się zmieniło. Okej, dobra, możecie usiąść. Kto z was zauważył różnicę teraz? Ręka w górę. Jedna pani zauważyła różnicę. Jakoś na imię? Joanna. Joanna, dobrze, doskonale. Dobra, kochani, kto nie zauważył żadnej różnicy? Kto nigdy nie podnosi rąk? Nie znam, nie wiem, coś sami z tego wynika. Rozumiem, zostawię to państwu jako wasze doświadczenie. Nie musicie się tym absolutnie dzielić. Ale chciałbym, żebyśmy teraz weszli odrobinę bardziej w głąb. Na samym tym celu znowu chciałbym poprosić was o zamknięcie oczu. Skoncentruj swoją uwagę na swoim oddechu. Na każdym wdechu i wydechu. Usiądź sobie wygodnie, rączuj się oparcie w ogóle na kanapę, miejsce, na którym siedzisz. Weźmy głębi wdech i wydech. A teraz przenieś uwagę na swoje powieki. Ponieważ nie wiem, czy państwo wiecie, ale powieki to jest ta część ciała, która rozluźnia się najłatwiej, najszybciej, najgłębiej i najpełniej. W związku z czym możesz z łatwością rozluźnić zmęczone, wręcz śpiące. Możesz rozluźnić powieki nawet tak bardzo, że przez najbliższych parę chwil nie będziesz w stanie ich otworzyć. Nawet jeśli będziesz próbować. Mało tego, im bardziej będziesz próbować, tym bardziej zamknięte sklejone pozostaną. I spróbuj sprawdzić, przetestować to teraz. A gdy już upewnisz się, że twoje powieki się skleiły, to może próbujesz je otworzyć, tak jest skinieniem głowy. Bardzo dobrze. Dokładnie tak. Więc ci z was, którym udało się skleić powieki, to uczucie, które masz teraz w swoich powiekach, to jest rozluźnienie, które się tutaj zaczyna. Więc trzymaj powieki zamknięte i pójdź z tym odrobinę dalej. Wyobraź sobie, że to uczucie z powiek przesyłasz do czubka głowy w górę oraz w dół wzdłuż całego twojego ciała, aż po paluszki palców stóp. I że z każdym kolejnym oddechem to uczucie się pogłębia. Coraz bardziej, coraz pełniej, coraz mocniej. Teraz dalej. I chciałbym, żeby teraz twoja wyobraźnia, mówię do każdego z was, jak tutaj siedzicie, zabrała cię w bardzo specjalne miejsce. Mianowicie chciałbym, żebyście, tak jak tu siedzicie, przypomnieli sobie, co to dla ciebie znaczy dobre samopoczucie i dobra zabawa. Więc możesz pozwolić teraz twojej pamięci, twojej wyobraźni przywołać taki obraz, taki stan, który kojarzy ci się z dobrą zabawą i z dobrym samopoczuciem. A gdy to zrobisz, to możesz poczuć, że gdzieś w twoim ciele jest kinestetyczny impuls, który odpowiada temu stanowi. Że gdzieś w twoim ciele zaczyna się taka radosna wibracja, która odpowiada za ten stan. Więc pozwól sobie na to, żeby tą wibrację poczuć. Coraz bardziej, coraz mocniej. Przyjemną wibrację w twoim ciele, która zaczyna się rozprzestrzeniać na całe twoje ciało, na kolejny organ, na kolejny komórek dociera nawet jeszcze dalej, jeszcze bardziej. I możesz poczuć, jak całe twoje ciało
wypełnia się uczuciem dobrej zabawy i dobrego samopoczucia. Ja nie mogę zrobić tego za was, ale wy możecie pozwolić sobie na to, żeby to zrobić, żeby się zostało. Więc teraz wypełnij całe swoje ciało uczuciem dobrej zabawy i pozwól nawet, żeby ta energia zaczęła emanować z twojego ciała na całe pomieszczenie, na całą przestrzeń, która znajduje się tutaj w tej sali. Doświadczając rozluźnienia, odprężenia, relaksu i fantastycznego samopoczucia. Ponieważ za moment, kiedy policzę do trzech, to otworzycie oczy i pozostaniecie z tym stanem na cały dzisiejszy wieczór. Uwaga, głęboki wdech. Jeden, dwa i trzy. Otwórz oczy, wróć tutaj do mnie. Jak się czujecie w tej chwili? Kto poczuł wibrację dobrej zabawy w sobie, dajcie znać ręka w górę. Tam się pojawiła, doskonale, bardzo dobrze. Więc w takim razie, skoro mamy już ten setup, to pierwsze ustawienie zrobione, żeby Państwa zabrać w świat książki, Poznaj siebie i świat książki Krzysztofa, to ja bym teraz chciał zapytać, komu z Państwa uniosła się bardzo mocno ręka w pierwszym ćwiczeniu? Podnieście rękę, dajcie znać. Komu poszła ręka do góry? Tutaj panią, tutaj panu. No dobrze, a kto z Państwa chciałby w takim razie z tych osób, którym się ręce uniosły mocno w górę, przyjść tutaj na chwilę do mnie, po to, żeby wejść sobie w jeszcze ciekawszy, jeszcze fajniejszy stan, a potem poopowiadać nam co nieco. Oczywiście już tutaj pewnej świadomości na temat tego, jak Wam się podoba lektura. Sam jedno, że tam Pan z tyłu jest jeden, widzę. Okej, dobra. Jeszcze jakąś panią bym zaprosił, na to, żeby zastanawiać się, czy panią, czy panią. Co z Was chce bardziej? Nie wiem, co chce bardziej. Ale chcesz, kochać. Możesz sobie usiąść tutaj. Doskonale. Na mamy dołożę mikrofon. Jeszcze raz, jak masz na imię? Joanno. Chciałem Ci bardzo serdecznie pogratulować. Zobacz na swoją rękę. Zwróć uwagę na swoją rękę, zacznij się wpatrywać w ten punkt. Zwróć uwagę na to, jak słysząc mój głos, jego brzmienie i tempo, ta ręka zacznie się rozluźniać i zaczyna się zmieniać ostrość widzenia. O, właśnie tak. Doskonale. I teraz chciałbym, żebyś pozwoliła tej ręce zacząć samoistnie i samoczynnie usztywniać się od barku przez łokieć aż po koniuszki palców. W Twoim własnym tempie i Twoim własnym czasie. Do tego stopnia, że za moment ta ręka samoistnie i samoczynnie zawiśnie sobie w powietrzu. O właśnie, nie przypadając do tego żadnej wagi. I teraz to, co się stanie w ciągu kilku kolejnych oddechów, ta ręka może zacząć się zbliżać do Twojego czoła. Samoistnie i samoczynnie, nie pomagaj temu, ani przeszkadzaj. Ale tylko i wyłącznie z taką prędkością, z jaką Ty z każdym kolejnym oddechem będziesz czuła coraz większe uczucie rozluźnienia, o właśnie, tej radosnej wibracji. Bardzo dobrze. A gdy ta ręka dotknie już Twojego czoła, wówczas wejdziesz w ten stan dużo, dużo, dużo bardziej. Dwa razy. Bardziej, głębiej i pełniej. Bardzo dobrze. Masz na to tyle czasu, ile Ci potrzeba w ciągu najbliższych kilku chwil. O właśnie. Absolutnie samoistnie i samoczynnie. I gdy już ta ręka dotknie Twojego czoła, to w najprzyjemniejszy możliwy sposób po prostu się do niego przyklei. O właśnie, tak. Bardzo dobrze śpi. Rozluźniając się i odprężając, z każdym kolejnym oddechem coraz pełniej, coraz głębiej. A ponieważ Joanna była osobą odważną, która przyszła do mnie na scenę, to nie było mi jej dać prezent. Więc chciałbym teraz, kiedy na moment podniosę Twoje barki, ta ręka pozostanie przyklejona, ale Ty oprzesz się oparcie fotela i pozostaniesz w tym stanie relaksu, wprężenia. O właśnie, bardzo dobrze. Chciałbym w takim razie, żeby Twój umysł i Twoja podświadomość dała Ci pewien niesamowity prezent. Mianowicie, teraz mówię do wszystkich Was tutaj siedzących, w czasie kiedy Joanna relaksuje się, odpręża jeszcze pewnie jeszcze głębiej. Jaki stan emocjonalny w prezencie moglibyśmy dać Joannie, który byłby dla niej dobry? Euforię. No dobrze, zobaczmy, co to znaczy w takim razie euforia. Więc chciałbym teraz,
żeby twój umysł i twoja podświadomość przywołała z twojego doświadczenia taki stan euforii, kiedy miałaś w sobie wszystkie emocje, na które składa się twoja euforia, radość, energię oraz wszystkie inne bodźce i wszystko właśnie tak z każdym kolejnym oddechem. I teraz wyobraź sobie, że na przódku głowy masz takie okienko, które możesz otworzyć i przez to okienko z czubka głowy przez całe twoje ciało ten stan euforii może zacząć wpływać do twojego ciała, co o właśnie, to się może rozpocząć od uśmiechu, bardzo dobrze, i jeszcze bardziej z każdym kolejnym oddechem, każda twoja komórka, każdy atom twojego ciała, każdy fragment twojej kości po prostu wypełnia się stanem euforii. O właśnie, tak, dzień dobry, jak się czujesz? Okej, wielkie brawa, Jany. Słucham? A, proszę. No dobrze, to teraz skierowamy się już w tym stanie, to chciałbym chwilę z Tobą porozmawiać już w pełni świadomie. Mianowicie chciałbym Cię zapytać, Janno, czy ta książka czy Krzysztofa? Nie. Doskonale. Mam żałosy, że jestem zły. Dlaczego zły? No bo słyszałam, że się łączy, więc... Spokojnie, ale znasz Krzysztofa. Proszę. Dobrze, to teraz zapytamy Cię, nie znasz siebie. Czego byś chciała, co byś chciała znaleźć w tej książce? Klucz do siebie. Klucz do siebie, ale konkretnie do czego? Bo bardzo często, moi drodzy Państwo, mamy coś takiego, przepraszam, że przerwę, że szukamy odpowiedzi na pytania, ale nie jesteśmy w stanie do końca zwerbalizować i zadać sobie sami właściwych pytań. I szukamy klucza do siebie na przykład, tylko co to konkretnie znaczy? Czy jest jakiś taki temat w Twoim... Nie musisz mówić na głos, no to jest to tak czy nie. Czy jest taki temat w Twoim życiu, w którym chciałabyś, żeby zapanował większy porządek, większa harmonia. Możesz powiedzieć jaki, że nie chcesz, nie musisz. Możesz? Śmiało. Zawodowy. Zawodowy. A co robisz zawodowo? Prezenterem, dziennikarzem, lektorem, speakerem. Okej. I wiesz, co byś tam chciała konkretnie uporządkować? Żeby zaczęło iść. A dokąd? W górę. W górę. Bardzo dobrze. Kto z Państwa czytał książkę Krzysztofa? Kto z Was mógłby w takim razie, Janie, dać tutaj jakąś jedną wskazówkę, która jest w tej książce, takiego jednego tipa? Śmiało. Jak Was na imię? Białoruś. Białoruś. Okej. Uważam, że najpiękniejszą rzeczą... Czekaj, proszę, przyjdę do siebie z mikrofonem, będzie łatwiej. Uważam... Tak, właśnie. I miałbym wymienić w tej książce coś, co mogło służyć jako klucz do tego, czego szukasz, jeżeli mogę sobie pozwolić mówić na ty. Oczywiście. To myślę, że jeżeli dokładnie rozczytasz i zastosujesz się do 10 praw Sadeckiego, to myślę, że też pomoże znaleźć to, czego szukasz. A dobra wiadomość, że to już w pierwszym rozdziale na będzie. W drugim. W drugim, przepraszam. Brawa dla Bjorna. Asiu, dziękuję pięknie, wróć na miejsce. Patrzę, kto tu jeszcze nam ładnie na naszych testach poda. Mogę Cię zaprosić do nas tutaj? Jak masz na imię? Mariola, chodź, czytałaś książkę? Nie. Dobra. Kto czytał ręka w górę? Kto czytał książkę Krzysztofa? Dobra. Usiądź sobie. Jak Ci się podobał ten stan wcześniejszy relaksowania, wyobrażania? Nie mogłam sobie do końca wyobrazić. Czego sobie nie mogłaś wyobrazić? Przyjemnej rzeczy. Przyjemnej rzeczy. Dobra. A jak Ci się podobał fakt, kiedy rozjeżdżały się Twoje ręce? Bardzo czułam się. Bardzo czułaś, że się rozjeżdżają. Jaki stan w takim razie, jaki stan by Ci się przydał? Jakiego stanu chciałabyś mieć więcej? Jakie emocje? To będzie eksperyment, skoro Mariola mówi, że nie była w stanie sobie wyobrazić, zobaczymy, jak daleko będziemy w stanie z tym pójść. Chyba, że wszystko jest to na rodzaju eksperymentu. Odwagi. Odwagi. Byłaś kiedyś odważna w swoim życiu? Takiej sytuacji nie opisuj. Tylko przypomnij sobie taki moment, jak jest odważna. Wiesz, w jakimkolwiek kontekście. Słuchajcie, moi drodzy Państwo, pracuję bardzo często z klientami w gabinecie
I na przykład jest taka sytuacja, kiedy przychodzi sobie młoda mama, która mówi: Panie Arturze, czy też Artur, słuchaj, bo ja jestem taka nieśmiała. No i okej, zawsze? No zawsze. Całe życie jestem taka nieśmiała. To mówię: okej, ale masz dziecko. No i tak, mam dziecko. Czyli w takim razie, kiedy twoje dziecko zbliża się do rozgrzanego piekarnika albo do pieca, który właśnie, na którym właśnie coś się pali, to ty te, co, też podchodzisz bardzo nieśmiało pod tytułem: słuchaj, Andrzej, nie podchodź tam. Ona mówi: nie, w tym mówię: tak, zostaw to! Mówię: aha, czyli nie jesteś nieśmiała w ogóle. Jesteś nieśmiała w kontekstach. I potrzeba by więcej śmiałości w innym kontekście. Więc zastanów się nad tym, w jakiej sytuacji, na pewno masz dziesiątki sytuacji, kiedy byłaś odważna. Nie musisz opisywać tej sytuacji. Jest? Jeszcze momencik. To mogła być nawet odwaga przed samą sobą. Na przykład gdzieś tu i teraz. Na przykład fakt tego, żeby przyjść tu na scenę, to jest niezłe. Wielkie brawa dla Marioli w ogóle. Odwagi, zobacz ilu chętnych było, że muszę na siłę wyciągać ludzi. Dobra, postaw stopy płasko na podłodze. Połóż rękę na mojej ręce, tą drugą. Dobrze, zacznij naciskać z całej siły. Z całej siły, patrz prostopoczy jednocześnie. Naciskaj z całej siły, jeszcze mocniej, patrz prostopoczy, jeszcze mocniej, doskonale. Z całej siły, patrz mi w oczy i zacznij sobie przypominać jeszcze mocniej taki stan przed... Śpij! Zamknij oczy i stan relaksu, odprężenia, doskonale. Weź głęboki wdech i wydech. To, co się stanie, ja sobie pożyczę na chwilę twoją lewą rękę. I chciałbym, żeby teraz ta ręka od barku przez łokieć po koniuszki palców zaczęła się usztywniać. Od barku przez łokieć po koniuszki palców zaczęła się usztywniać. Do tego stopnia, że samoistnie i samoczynnie zawiśnie sobie w powietrzu. Nie przykładaj tego żadnej siły, ani żadnej wagi. Po prostu ona samoistnie zawiśnie w powietrzu. I teraz ta ręka zacznie opadać w dół, ale tylko i wyłącznie z taką prędkością, z jaką ten stan odwagi, który miałaś kiedyś w sobie, który jest tam gdzieś w tobie, będzie się rozprzestrzeniał na całe twoje ciało, do każdego fragmentu twoich myśli, do każdego fragmentu atomu i cząsteczki twojego ciała. W takim tempie ta ręka będzie opadać. A gdy opadnie z powrotem na miejsce, na którym leżała, to wtedy dopiero powiem ci, co zrobić dalej. Na razie weź głęboki wdech i poczuj, jak z każdym wdechem uczucie odwagi przez nozdrza wchodzi do twojego ciała. Mamy taką tendencję wizualizowania i wyobrażania sobie i nadawania znaczeń kolorom. Więc wyobraź sobie, gdyby odwaga miała swój kolor, jaki to byłby kolor? I wyobraź sobie, że przy wdechu, kiedy bierzesz wdech przez nos, ten kolor odwagi wypełnia twoje ciało. Każdy fragment, każdą cząsteczkę, każdy atom. Doskonale. I im bardziej wypełnia, tym bardziej twoja ręka może zacząć opadać. A gdy opadnie, to teraz możesz wyluzować ją w pełni całkowicie. Raz, dwa, trzy, odchodzisz, wrócisz tutaj do nas. Jak się czujesz, Mariana? Całkiem dobrze. Co się działo w tym procesie? Co się działo? W sensie tak poczułam, jak... Co cię wypełnia? Poczucie pewności siebie. Czy Państwo zauważyli zmianę postawy ciała u Marioli tak, w tej ja chwili? Też co się... W sensie to nie jest tak, że czułam jej, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o hipnozę, nam się często wydaje, że jak hipnotyzer zrobi śpi, to ja zniknę z powierzchni ziemi, wrócę po godzinie, nie wiem, co się działo, ale świat jest inny. Nie, to nie działa tak. Przez cały czas wszystko słyszysz i wszystko wiesz, co się dzieje. No tak. Jedyne, co się dzieje, to pojawia się niesamowita chęć, żeby podążać za sugestiami, a ciało za tym. Taka bardzo ciekawość. I ciekawość. Ciekawość jest najwspanialszym stanem. Jeżeli ktoś Państwu będzie kiedyś proponował zahipnotyzowanie, to my nawet w sobotę i niedzielę mamy castingi w Warszawie do programu. Jeżeli byście chcieli, zapraszamy bardzo serdecznie. Gdyby ktoś Państwu proponował, stan ciekawości jest najlepszym stanem, jaki sobie można zafundować. No dobrze, odważna zatem Mariolo. Powiedz mi, będziesz czytać książkę Krzysztofa? Pewnie przeczytasz. Aha. Czego byś się spodziewała i oczekiwała z tej książki? Jakiś jeden temat, który chciałabyś poruszyć w swoim życiu, albo coś, jeden temat, który chciałabyś zmienić w swoim życiu i masz nadzieję, że odpowiedź na to pytanie znajdzie się w książce Krzysztofa. Jest coś takiego? Nie wdajemy się w szczegóły. Możesz narysować tylko delikatnie temat. Poczucie pewności w podejmowaniu decyzji. Poczucie pewności w podejmowaniu decyzji.
No dobra, kochani. Mówię teraz do tych, którzy czytali. Albo przynajmniej doczytali w trakcie. Bo wyników jeszcze z tego nie ma, nie? Żeby tam na szybko jak lekturę szkolną. Dawaj, dawajcie, to było pewność siebie, pewność siebie. Więc dwa punkty. Nie ma tego jeszcze. Ale jest audiobook, o którym będziemy dużo mówić. Co byście polecili Marioli w kwestii pewności siebie? Jeśli chodzi o te wartości, które znaleźliście w książce Krzysztofa. To odważne. Śmiało. Jest, młoda dama. Młoda damo, wielkie brawa, jak to zajmie? Nadia się zawstydziła. Ale mama odpowie. Okej. Okay. To w takim razie, skoro Państwo jeszcze przed lekturą, to zapytamy może Krzysztofa w takim razie, autora. Krzysztofie, pewność siebie. Jest to efekt zostania sytuacji i przestrzeni w pełni spokoju i oceny sytuacji. Postrzegany jako kontrola nad rzeczywistością. Nieźle, nie? Zachęca do przeczytania? Dodam tylko, że to ty kreujesz własną rzeczywistość. O, właśnie. Więc odważna Mariolo, to czego ci mogę życzyć, to żebyś odważnie kreowała swoją rzeczywistość, pamiętając, że nawet jeżeli wydaje ci się czasami, że w pewnych kontekstach i w pewnych aspektach tej odwagi brakuje, to de facto ona jest, tylko czasami podpięta w innym miejscu. To jest też ważna informacja dla Państwa. Nie wiem, czy wiecie, ale macie wszystkie zasoby potrzebne do tego, żeby rozwiązać praktycznie wszystkie Wasze kwestie wyzwań, zadań, problemów tak zwanych, jeśli chodzi o emocje. Tylko czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te umiejętności mamy, bo działają one w innych kontekstach. Więc kiedy wejdziecie bliżej w tematykę poznawania siebie, pamiętajcie, że jesteście niesamowitymi, wspaniałymi umysłami oraz ciałami nierozerwalnie połączonymi, które mają dużo większe możliwości, niż nam się na co dzień wydaje. Mariola, dzięki wielkie. Wielkie brawa na Marioli. Ja Państwu bardzo serdecznie również dziękuję. Jeszcze pewnie wróci. Oddaję co? Mam nadzieję, że wróci jeszcze na chwilę potem do nas. Jestem z nami przez cały czas tutaj. Natomiast teraz się oddać. Dziękuję bardzo. Artur Mariola, wielkie brawa. Artur oszczędził, bo widziałem, co potrafi i co z publicznością zrobił na scenie. W każdym razie to było bardzo delikatne. Drodzy Państwo, jedziemy dalej. Następny punkt programu oczywiście. Poprosimy o tę scenę, przearanżowanie sceny, bo wracamy tutaj z naszym bohaterem dzisiejszego dnia. Krzysztof, chodź do nas. Szanowni Państwo, o, prosimy bardzo. Przywracamy to wszystko i wreszcie porozmawiamy na temat tej książki, o której Państwo wiecie. Działa, wszystko działa. Wiecie i nie wiecie, a dowiecie się na pewno więcej. Są z nami znamieni goście, jak wcześniej wspomniałem, znajomi Krzysztofa. Zaczęlibyśmy może chcielibyśmy zapytać o opinię. Jest z nami Mariusz Czerkawski, słyszałem. Tak, jest z nami. Zapraszamy. Wielkie brawa, witamy Mariusza. Jeżeli możemy tutaj Mariusz prosić tutaj do nas na scenę. Proszę. I chociaż kilka słów, witam serdecznie. Kilka słów na temat no, Krzysztofa, książki i w jaki sposób wpłynęła na ciebie, jeżeli wpłynęła. Ja to dopiero jestem przed lekturą, ale generalnie poznałem Krzysztofa niedawno, naprawdę, nie cały rok chyba, ale po tym jak spotkaliśmy się i rozmawialiśmy, przy różne okazje, mieliśmy jakieś wspólne projekty i tak naprawdę zrobił ze mną wywiad do swojego magazynu. Bardzo poczułem taką pozytywną energię i to chyba nie tylko ja, ale no, ktoś, kto ma kontakt z Krzysztofem i ktoś, kto z nim rozmawiał o różnych rzeczach. Ja sam zajmuję się często w sporcie przez wiele lat, jednak nie mieć wiary w siebie i nie ufać sobie i nie wierzyć, co się potrafi. Generalnie jesteś na przykład w pozycji, także to nie jest takie do przekazywania tych wiadomości, tego, jak zaraża swoją pozytywną energią. Bo takich ludzi nie często się spotyka. Ja oczywiście bywałem ze sportowcami najlepszymi na świecie w swojej branży, oczywiście w pokerze i oni jakby emanowali taką energią bardzo, bardzo mocną i te charaktery jednak mieli bardzo, bardzo takie prawdziwe i stanowcze, ale nie zawsze potrafili tym zarazić, nie zawsze potrafili to też przekazać innym.
to jest ta umiejętność Krzyśka, że on zawsze widzi wyjście z sytuacji, on zawsze widzi sposób na to, żeby jakiś temat rozwiązać. Dla niego nie ma. Zawsze jest tak, że jestem już na twarzy i czy pewne rzeczy się rozwiążą, czy nie. Znaczy, życie było po prostu, można było przyjść do jednego lekarza, czy jednego motywatora i jednego człowieka, który ci powie, że on cię naprawi w całości. Jeżeli nie masz w sobie tego czegoś, że chcesz to zrobić, ciężko ci pomóc, jeżeli ty tego nie chcesz. Także, a jeżeli ty już to chcesz, znajdziesz osoby, które chcą podać ci rękę, chcą pewne rzeczy oświetlić, otworzyć i są w stanie zmienić coś w tobie, co naprawdę zapamięta do tego życia, co pomoże ci otworzyć drogę na obszary, bo to nie jest tak, że nie da się tak, że nie wiem, wszyscy, co są na sali, jak coś by się cofnęli lata wstecz, albo nie wiem, wszyscy sportowcy, jakby tak samo trenowali, tak samo jedli, tak samo spali, nie do końca wszyscy będą tak sami. W każdym momencie jesteśmy gdzieś tam stworzeni pewnych rzeczy i warto jest to, żeby znaleźć to coś w sobie, przede wszystkim znaleźć tą pasję do tej zmiany, do tej motywacji, tą chęć, bo warto. Ja uważam, że warto i ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony generalnie do wielu rzeczy i mam tą energię, ale cały czas ją znajdywać i cały czas mieć tą motywację. Często potrzebujemy kogoś, żeby z nim pogadać, porozmawiać, żalić się, przeczytać coś ciekawego, coś się dowiedzieć, czy to jest z jakimś filmikiem, czy to z jakimś przyjaciela, czy to jest na obcego, który się świetnie pewnie wymaga. Zawsze miło z takiej pracy korzystać. Myślę, że to właśnie w tej książce się znajduje. Jak wcześniej wspomniałem, ja prawie całą przeczytałem, zdążyłem przeczytać. W związku z tym ta motywacja, to o czym właśnie też mówisz w twoim zawodzie, w moim, w państwa, w wszystkich branżach, tutaj siedzimy całkowicie różni z jednej strony, a z drugiej strony często tego samego potrzebujemy właśnie wsparcia, czy to od jednej osoby, czy to właśnie z książki. I tutaj jak wcześniej rozmawialiśmy, no nie wiem, czy to widzisz w Krzysztofie lekarza, rozumiem, tak, Mariusz, że może uleczyć. Nie do końca, ja nie chcę mówić za Krzyśka, co on, jaki jest jego program, co on czuje, albo co czuł, ale to motywowało. Ale to widać faktycznie z rozmowy, jak wcześniej z panią przewodniczącą, że przerywam, ale też jakiś wywiad ze mną przeprowadzał Krzysztof i też zauważyłem, te pytania były nietypowe, szanowni państwo, więc stawiał sprawę, no nie sztampowo, pytał o rzeczy, które w ciągu wielu lat mnie nie pytano. W związku z tym to zdradza właśnie wnętrze Krzysztofa i to wnętrze gdzieś tam ja widzę w tej książce, za którą za chwilę ty przeczytasz, Mariusz. Tak, absolutnie. Także nie chcę powiedzieć, że jestem w rolę Krzyśka, ale na pewno widzę taką osobę, która potrafi wpłynąć na cząstkę tego i na tym budować pewne aspekty swojego życia, czy sytuacje, czy biznesowe tematy. Rzeczy związane z jakimiś przyjemnościami, czy ogólnie mówiąc takie lifestyle'owe. No dobrze, dziękuję bardzo za ten kilka słów. Krzysztof, chciałbyś coś... Mariusz Tkaczyński, czy jak się jest to samolicy sportowiec, biznesmen? Dziękuję bardzo, dziękuję. Szanowni Państwo, no to nie zwalniamy tempa. Wydaje mi się, że jeszcze osoba, która tutaj z nami siedzi, o, przed nami, w pierwszym rzędzie, poprosił do nas tutaj, zapraszam serdecznie, pan Dominik Wyżyna. W nawiasie napisał nam Harry. Dobrze? Dobrze. Witamy, panie Dominiku. Prosimy serdecznie, dajcie wielkie brawa. Witamy serdecznie. No i prosilibyśmy no, kilka słów. No, znacie się z Krzysztofem bardzo dobrze, albo pan jest edytorem, rozumiem też przyjacielem. No i osobą, która jest związana z Krzysztofem od jakiegoś czasu, na dobre i na złe, że się tak wyrażę, i 24 godziny na dobę, tak? W pewnym sensie potrafimy do siebie zadzwonić o dowolnej porze dnia i nocy i dyskutować na temat spraw, które akurat nas interesują. Rozumiem. I ta książka was interesuje, którą napisał Krzysztof? Bardziej interesują nas kwestie poruszone w tej książce i sposób, w jaki do nich podchodziliśmy. Chodzi o to, że każdy z nas rozwija się w sposób indywidualny i nie da się określić jakiejś takiej
reguły, którą każdy z nas mógł się posłużyć. I tutaj ratunkiem jest impresja. Ci z Państwa, którzy czytają tą książkę, wiedzą, że nie jest to poradnik, tylko luźna impresja na temat rozwoju i można ją czytać z dowolnego punktu. Krzysztof pomyślał to w ten sposób, że w chwili, kiedy potrzebujemy oparcia w sobie samych, możemy sprawdzić, o czym akurat myślimy, biorąc tą książkę, otwierając na dowolnej stronie i czytając. W chwili, kiedy zaczynamy analizować swoje reakcje, które wywołują poszczególne czytane słowa, dostajemy do siebie niepowtarzalny klucz. I to zadecydowało w jakiś sposób o niepowtarzalności tej książki. Kiedy przed chwilą była tutaj pani Mariola, żałowałem, że nie zgłosiłem się, żeby powiedzieć, w jaki sposób mogłabym zyskać odwagę w podejmowaniu decyzji. Teraz jest szansa. Teraz jest szansa, mogę to powiedzieć. Przede wszystkim te decyzje podejmuje pani wobec siebie, więc jeżeli nie będzie pani bała się samej siebie, wtedy będzie pojawiała się odwaga podejmowania tej decyzji. W chwili, kiedy pani pozna samą siebie, w tym momencie tej odwagi nie będzie pani potrzebować, ponieważ decyzje będą zapadały spontanicznie. Tak. Brawo. Brawo. Tak. Trochę jeszcze kilka słów o powstawaniu tej książki. No bo gdzieś tam, tak jak wcześniej rozmawialiśmy przed spotkaniem, pan był blisko i w czasie tego procesu, więc wydaje mi się, że kilka takich może faktów, które by były ciekawostką, które, wprowadzenie, które już teraz było oczywiście, już jest bardzo dobre i szanowni państwo, już wiem, że macie ochotę tę książkę przeczytać i wierzę w to, że zrobicie to. Natomiast kilka takich faktów, no całkowicie takich prywatnych spostrzeżeń w czasie tym, jak Krzysztof tworzy, czy to jest ciężki proces, zwykle bywa ciężki, powiem państwu, sam wiem, gdy gdzieś tam przygotowuję jakąś rolę w teatrze czy w filmie, nie jest to łatwe dla środowiska. W związku z tym, jak to było ze środowiskiem w tym wypadku? Przede wszystkim zaczęło się od tego, że mamy wspólnych znajomych i kiedy porównywaliśmy sobie te znajomości, co się stało z ludźmi, których znaliśmy 15-17 lat temu, na przykład w Polsku, tak, ponieważ Krzysztof pochodzi mi właśnie z Mazowsza, ja natomiast mam w Polsku rodzinę, bo tam urodził się mój tata. I nagle się okazało, że kiedy powiedzmy 20 czy 30 lat temu przyjeżdżałem do Polska do swojej babci, spotykałem te same osoby, które później się okazywało były znajomymi Krzysztofa. I w chwili, kiedy rozmawialiśmy o tej książce, o metodach poznawania siebie, o metodach poszukiwania siebie, kiedy nie mieliśmy już siły rozmawiać o twardych psychologicznych argumentach, o motywacji, o psychologii emocji, w tym momencie puszczaliśmy wodze fantazji i oddawaliśmy się wspomnieniom, porównaniom i próbowaliśmy przewidzieć jakiś rozwój wypadków w bardzo taki abstrakcyjny sposób. Kto pisał? Zagalopowałem się. To kto pisał w końcu? Nie, nie. Dążę do tego, że wszystkie skojarzenia są prawidłowe. W chwili, kiedy puszczaliśmy bardzo fantazję, dochodziliśmy zawsze do jakiegoś takiego wspólnego punktu, który sprowadzał nas z powrotem do tematu poruszanej w tej książce. I proces ten trwał przez kilkanaście tygodni, odbywał się w różny sposób. Czasami ja byłem gdzieś na wyjeździe i dzwoniłem do Krzyśka albo pisałem gdzieś wieczorem, a czasami wydawało się tak, że ja wracałem z treningu Aikido, robiłem sobie herbatę, wsiadałem się na puderze, a w tym czasie Krzysiek wychodził z domu, żeby biegać, zakładał słuchawki na uszy i on wtedy mówił, żeby się nie nudzić podczas tego biegu, co mu przyszło do głowy, ja zbijałem te argumenty albo wzmacniałem je, notując na bieżąco, co się dzieje. I następnego dnia, kiedy obaj już zdążyliśmy się już po prostu przestać z tymi sprawami, zaczynaliśmy rozmawiać od nowa i Krzysztof odnajdywał nowe drogi, którymi może podążyć, pisząc kolejne rozdziały. To jest prawdziwy przyjaciel, edytor, szanowni państwo. W nocy, rankiem, gdziekolwiek kontakt ze sobą i postawa w ten sposób zasłania książka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Właśnie. Nie spotkał się z takim poziomem zrozumienia Krzysztofa, na pewno nie byłoby inspiracji. Dziękujemy. Dominik Pyszyna. Dziękujemy. A propos tych relacji i tego środowiska, o tak zwany misio, dlaczego nie? A propos tego, jak środowisko odbierało ten proces twórczy Krzysztofa, jest tutaj z nami pani Paulina. Nie wiem, czy jest.
Uciekła. Uciekła? Czy właśnie wróciła, bo usłyszała? Nie, no nie ma. Dobrze, to będziemy polować na panią Paulinę. Za chwilę ją tutaj weźmiemy na scenę, bo chyba było najbliżej w czasie tego procesu, Krzysztof, tak? Gdy powstawała książka. Tak, było najbliżej. Wyglądało to tak, że wracałem ze Stanów, z Iraku, czyli Izraela. Mieliśmy mało dla siebie. A jeszcze ja wybudzałem się, bo po prostu nie wiadomo kiedy przychodzi ta wena, ta inspiracja. Wstawałem. No i ona nad ranem bicie, ja siedzę nad komputerem, tak? W ogóle mi się spalane noce, dostałem oczywiście, przepraszam, popijedną, że nie spałem. Później wytłumaczę. Powinien tu ich zjeść, bo powinien się trzeba spojrzeć, jak będę funkcjonować. No i na pewno też był trudny rozwlanie. Jak mamy przysłowie, każda nasza własna żona nie powinna nam być obca, tak? No dobrze, ale to za chwilę panią Paulinę tutaj zaprosimy. Wiem, że tutaj jeden ze wspaniałych gości jest z nami tutaj w drugim rzędzie. Szanowni Państwo, za chwilę usłyszy siebie, to się oderwie od tego telefonu. Ale Grzegorz Turniak, wielkie brawa! Oderwał się! Prosimy Grzegorz do nas na scenę. Możemy? Tak. Dobrze, zapraszamy serdecznie. Kilka słów, jeżeli można. Jest okazja. Proszę? Można. Poznaj siebie, Krzysztof Sadecki. Jak ty to odbierasz? Odbieram to tak, jak odbierają ludzie od dawien dawna. Pewnie większość z was gdzieś tam tę historię zgnęła, jak się każdy Polak wiknął. I wiemy, że w starożytnej Grecji na tym panonie świątyni w Delfach było poza samego siebie. Byłem w tej świątyni, to już ładnych parę lat temu było. No i to mnie rzeczywiście zainspirowało, poznaję samego siebie. Zaczynam od najprostszych rzeczy. Zaczynam i każdemu bardzo radzę, żeby poznać swój mózg. Bo to jest właściwie to, o czym cała ta książka jest, prawda? W jaki sposób poznać swój mózg? I tych metod poznawania jest wiele. Moja ulubiona jako technik, inżynier, są testy. Swój mózg badałem po wszystkimi możliwymi testami dostępnymi w Polsce. Od talentów Gallupa, przez motywacji, Rise, wtedy disco różne. To jest narzędzie, które moim zdaniem, bo można oczywiście na coachów, można mentorów, można różne tam pisać zapiski, można. Ja to robię tutaj szybko, pach, 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 3-5-10 minut, skan mózgu jest zrobiony, wiadomo co jest to robić. I rzeczywiście niedawno krytykuję test Rice'a, to byłem bardzo zdziwiony, bo no lat już mam tyle, ile mam. Jeśli mówię, bo to ja poleję, dobrze? Zaczyna się do tego nie dziwię. I rzeczywiście byłem zdumiony tym, bo myśmy przed chwilą fantastycznego sportowca. Słuchajcie, wyszło mi w teście Rajsa skalę od -2 do 2, że sport miał -1.5. I tak zawsze się dziwiłem, cholera jasna, czemu wszyscy biegają, szaleją, triatlony i inne tam maratony, a nic, mnie to nie ruszy. Więc moich przyjaciół, pamiętam 2 lata temu na Facebooku napisał w czerwcu, nie chciało mi się dzisiaj rano wstać, ale się przemogłem, wstał, pobiegłem. To ja mu opisałem, a mnie się nie chciało ci wstać, nie byłem konsekwentny, nie wstałem i nie pobiegałem. I słuchajcie, i nagle z tego testu Rajsa wynika, że mam motywację do sportu -1.5. Wszystko na ten temat. Nie napinam się, jestem szczęśliwym człowiekiem. No. Patrzę na Nikolę, na Sebastiana Kotowa, patrzę na tych wszystkich, jak oni biegają. Brawo, no pięknie nabiegają, oni widać, że mają motywację +2 albo +1.5, to biegają, mnie to nie kręci, wyjdę z psem. Mam na szczęście w komórce kroki. Ciekawie, czy się to chyba to sprawdzałeś, tak. To zaczekajmy, wejdziemy w aplikację, to trochę potrwa, chwila muzyki. Mamy ile było dzisiaj kroków? Dzisiaj 3500 kroków, ale powiem tak, że średnio mam w tym tygodniu 4,8, ale w tym miesiącu 5,5, a w tym roku 5,6 km dziennie. To z tego -1.5 na ile strzelałeś? Nie. Także słuchajcie, poznaję samego siebie można na różne sposoby. I na pewno jak obserwuję Krzysztofa też już parę lat, to dostałem pęd podziwu, bo jak się młodych ludzi ogląda, przygląda się, nie? Tak jak Krzysztof młodych ludzi, wiecie, nadal dobrze zapadający się. Jak on się rozwija, to jestem pęd podziwu, bo pamiętam go jako tego bardzo ambitnego, tak widzę jako dojrzałego bardzo ambitnego i widzę wymiary, w których on się rzeczywiście rozwija, to jest dla mnie ogromna frajda, bo widzę tutaj na sali wielu ludzi, którzy się rozwijają. Widzę Mariusza Matejka, który prawda inwestor Club, rozwijanie się, finansowa samodzielność. Widzę Witka Tosiewicza, który jest reporterki. Widzę poszczególne osoby. To jest fajnie, że taka promocja książki, taki book party sprowadza tych ludzi, których interesuje rozwój osobisty i mają okazję tutaj poznać w kuluarach
Mam nadzieję, że część z Was skorzystała z tego, że coś chyba powieszało, żebyście się też poznali, a nie tylko siedzieli i czekali na nowe rzeczy. Także gorąco polecam. Na pewno temat książki więcej Witek powie, bo ją więcej zgłębia. Ja do jednej książki Krzysztofa tam parę zdań napisałem parę stron jakieś kilka lat temu. Teraz też no, starałem się wspierać, jak to wspieram, na pięknych ludzi, którzy czegoś to nie tylko narzekają, tylko są ludzie, którzy trzeba rzeczywiście to szerą rzeczywistością, różne zmiany, różnymi zmianami bez przymiotników, a tutaj trzeba patrzeć na siebie, się rozwijać, jak chcemy się podzielić, poddaj samego siebie, ze stoicy i sposobu. Podobno 11 to nie narzekaj, jak słyszałem. Bardzo się podoba. No dobrze, w takim razie tylko jeszcze ostatnie pytanie, przynajmniej w tej części. Jak myślisz, czy Krzysztof poznał siebie? Tak, poznał siebie, bo to jest tak. Tu jestem lepszy, ale jestem od niego ładnych parę lat starszy, jak nie? Niż tego. Więc książek na wsem jest na więcej niż on, ale widać, jak nie szybko goni, nie lubię to goni. Każda z książek to jest taka fantastyczna okazja do tego, żeby właśnie przyjrzeć się samemu sobie. Żeby obserwując rzeczywistość, zgłębiając różnych autorów, rozmawiając z różnymi ludźmi, oczywiście no, ten przedmiot, którym się zajmuje, był naprawdę zgłębiony. Ja od tych 11 lat zajmuję się tym publikiem i jak już tą książkę napisałem, odkryłam za każdym razem, kiedy czytam tą książkę, skończę ze 30 razy. Autentycznie, bo jedna kolejka, druga kolejka, trzecia kolejka, później tak. I nagle człowiek zaczyna w tej rzeczywistości jeszcze dostrzegać różne niuanse, jeszcze spotyka ciekawych ludzi, którzy go inspirują. Myślę, podobnie z tą książką. Książka, pisanie książki jest takim fajnym procesem, który dla człowieka świadomego, jako niezamitnego, to jest okazja do tego, żeby jeszcze w taki bardziej subtelny sposób przyjrzeć się tematowi, na którym się zajmuje. Więc tutaj, jak powiedziałem, widać, że ta książka no, podniosła poziom świadomości Krzysztofa jeszcze wyżej, niż to już było parę lat temu. Dziękuję bardzo. Zawsze byłem uczestnik networkingu, zaraził mnie z nim i mimo mojej dysfunkcji fizycznej, jak słychać, nie przestałem rozmawiać, jak to się czuć. Dzięki za się. Dziękuję, Grzegorzu. Dziękuję, Grzegorzu. Wywołany do tablicy, Witold Antosiewicz, prosimy serdecznie do nas tutaj. Od razu wybrawka, fajnie. Na następnie dla nas również energia krąży. Proszę bardzo, witamy serdecznie. Dwie minuty ucieka, ale obiecuję, że to oczywiście damy sobie radę. Zadzwoń do nas, Krzysztof. Witku, no właśnie, to może teraz będzie lepiej mówić, kiedy nie ma Krzysztofa, tak? I teraz się zacznie gry, tak? Poza siebie, Krzysztof. Co ci się z tym kojarzy, tymi słowami, Krzysztof Zalecki? O, co się kojarzy, chcę słychać. Słychać, tak? Dobrze. Jeżeli to urzędu będzie lepiej. Jest. Razem dobrze. Razem, przepraszam, staramy się w rynku Polska osadzić taki zawód networker. Teraz to wiem, że chciałem powiedzieć, że cierpię na tak zwaną przypadłość networkera, to znaczy bolące stopy i zdarte gardło. Stąd ta chyba. Więc ewentualnie proszę się, ci z Państwa, którzy są przerażeni, którzy rozmawiają ze mną, nie jestem chory. Teraz poznaj siebie. Na tyle zdarzyłem poznać siebie, że generalnie wiem, co mi dolega. Natomiast poprzez ten tytuł no to można rozumieć wiele różnych rzeczy, więc chciałbym, żebyś sprecyzował proszę pytanie. Na ile się znacie z Krzysztofem właśnie, że uważasz, że no dzisiaj będę tak trochę przynudzał, ale poznaj siebie, to jest tytuł dzisiejszej książki, ale dzisiejszego spotkania. Na ile my siebie znamy, na ile Krzysztof siebie zna, na ile zapytam go zaraz oczywiście, na ile może komuś, kogoś inspirować do tego, żeby poznawał siebie. No książka jest wydana w Polsce, będzie wydana również w Europie, na świecie, w różnych językach. To wszystko wiemy, to rusza szeroką łapą, w związku z tym no, trzeba no, nieść wielką odpowiedzialność za to, żeby komuś no, poddawać pewne drogi, sposoby na to, żeby siebie poznawać. Czasy są tak niesprzyjające temu, powiem to szczerze, że ten temat jest coraz bardziej ciekawy dla wszystkich, niezależnie od zawodu, koloru skóry, czy płci, czy się tak wyrażę. W związku z tym dlatego pytam o relacje z Krzysztofem. Relacje są złożone, to znaczy znamy się od 6-7 lat. Właściwie no nie wiem, razem byliśmy w wielu różnych sytuacjach biznesowych. Teraz już mówi dobrze. Tak, to jest taki samą prawdę. To, co napisałem, miałem przyjemność napisać w tej opinii, która jest ładnie wydrukowana, że w zasadzie to jest tak, że poznajemy siebie cały czas. To znaczy musimy być dosyć konsekwentni. Najlepiej, jeśli to nam weszło na tyle w krew, że
zaplanowane przemyślenia na temat siebie i co kwartał, czy co pół roku, jakie to błędy. Realnie rynkowe na tyle się zmieniają. Jest tak dynamicznie, że właściwie co roku jest co innego. My musimy cały czas chodzić w nowe buty, cały czas się dostosowywać, cały czas się rozwijać. Więc temat jest jak najbardziej na czasie. Rynkowe, życiowe. No rynkowo, życiowe, w sensie, jak wiesz, no, też ja już tam sam obracam bardzo dużo w biznesie. Gdzieś tam wiem, często przychodzi się na rynku, jest wyzwanie, że tutaj techniki, już czytałem, czy nie zakochać się książek, są jak najbardziej dla ludzi, do ludzi. Rzeczywiście warto jest zgłębiać raz na jakiś czas konsekwentnie. Najchętniej, tak jak sobie myślałem, że tak dobra książkę bym zadedykował dla osób, które są między 25 a 30 lat, mają już jakieś doświadczenia biznesowe zdobyte, jakieś tam rynku pracy, czy jako przedsiębiorca. Gdzieś tam odbili się od ściany, czy z jakimś sobie tam spotkali, no i teraz, co teraz? I co teraz? No i w tym momencie, tak jak tu czytałem o ciekawej technice, to Leonarda, zasadach, no to są, to jest rzeczywiście sztuka, żeby się to zagłębić, przemyśleć, co robić. Przeprocesować. Krzysztof. Czy to prawda? Powoli Ciebie będziemy za chwilę pytać o to wszystko. No to kiedy pan z tego co zauważyłem, a jednak pan już mógł trochę rozpoznać jego mowę ciała, raczej stwierdza, że to scenę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, dziękujemy. Oczywiście dziękujemy. Zaprosimy teraz prawnika. Zobaczymy, jak prawnicy wypowiadają się na samorozwoju. Proszę bardzo. Paweł Jan, zapraszamy. Prosimy serdecznie, wielkie brawa. Ktoś z Państwa, kto będzie miał ochotę, oczywiście zapraszamy tutaj te kilka słów, kilka zdań na tej scenie, żeby pan był również, kogo nie mamy tutaj w planie, to serdecznie zapraszamy. Witamy serdecznie. Witam. Przyznam, że jestem trochę zaskoczony. Nie spodziewałem się, że tutaj będziesz chciał usłyszeć moją opinię. Dobra. Jako prawnika jeszcze. Ale oczywiście mogę odpowiedzieć na pytanie, jeżeli jest jakieś odnośnie książki, rozumiem. No dokładnie. Znaczy, dla mnie ta książka przede wszystkim może takie inne spojrzenie zaprezentuje. Mi się spodobało to, że ta książka jest takim motywatorem, żeby spojrzeć na siebie, żeby zrozumieć siebie, żeby zastanowić się przede wszystkim na tym, w tym takim pędzącym świecie, gdzie myślimy o klientach, o sprawach, o spotkaniach, pomyśleć o sobie, spojrzeć po prostu w siebie, czego oczekujemy, jakim chcemy być, co jest nie tak, a co może tak naprawdę jest na dobrej drodze. I uważam, doceniam tę książkę przede wszystkim jako taki motywator. Nie wiem, czy to było celem autora, to pytanie do autora, co chciał osiągnąć, ale ja tutaj znalazłem tą wartość, no i polecam właśnie przyjrzeć się z tej perspektywy tej książce. Ja się odpowiem. Na pewno miałem jakąś motywację, inspirację i po prostu poznaję siebie. A dla siebie jak w moim pracy prawniczej samorocznie no, pokazuje życie, to, z jakimi zadaniami się wspiera, prawo karne, prawo gospodarcze, to jednak ciężki temat chleba, to jest stres, to jest odpowiedzialności. Ja myślę, że tutaj branża prawnicza nie jest jakaś odmienna od innych branż. Tak naprawdę my wszyscy, każdy zajmuje się czymś ważnym i ten rozwój jest potrzebny. I to spojrzenie w głębie siebie tak naprawdę jest potrzebne i niezbędne, żeby zastanowić się właśnie, tak jak mówiłem. I pod tym kątem uważam, że po prostu ona, ta książka jest poniekąd, możemy powiedzieć, uniwersalna. To znaczy, znajdzie tam prawnik coś dla siebie, i księgowy, i artysta. Taka jest moja ocena. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze teraz chciałby na chwileczkę tutaj na tę scenę? No może inny punkt widzenia. Inne punkt widzenia, czyli twój punkt widzenia, Krzysztof. Bo zaczniemy teraz chyba ciebie troszeczkę przepytywać, może kilka pytań. Finansista, analityk, coach, trener mentalny, no, autor książek. Powiedz mi, czego w tobie jest najwięcej? Czyli co kochasz w sobie najbardziej z tych pasji, które mieliśmy? To są to pasje, wydaje mi się. Pewne elementy, których no, używasz w wykształceniu, które posiadasz, to wszystko się łączy oczywiście, ale to, co najbardziej dominuje w tobie, bo dzisiaj, wiadomo, jest wieczór, jesteś autorem książki i będziemy o tym mówić, ale jak ty czujesz sam sobie, który wygrywa, który Krzysztof? Odpowiadając na pierwsze pytanie, najwięcej nie.
przypuszczam, że ciężko spotkać nieskromnie drugą taką samą osobę na świecie, ale tak jest każdy z nas, tak naprawdę nie ma drugiej takiej osoby na świecie, tak wyjątkowo jest, tak uzdolnionej, tak niesamowitej, po prostu musimy w to uwierzyć. Każdy z nas jest oddzielnym bytem, lecz osiągając pewne granice, poznajemy innych poprzez poznawanie siebie i na odwrót, vice versa. Poprzez poznawanie innych poznajemy siebie i określamy się. Często tak bywa, że siebie stawiamy na końcu i to jest problem. Też wyczytałem to u Ciebie w książce, kiedy właśnie o tym piszesz, że zawsze, nawet jeśli chodzi o te zwykłe, normalne pieniądze, ale uczucia i relacje, zawsze siebie stawiamy na końcu, co jest często błędem. Czyli tak mówisz, rozwiązaniem bądź jakimś sposobem, drogą byłoby tutaj poznanie siebie, jak jest tytuł książki oczywiście, znalezienie siebie, odnalezienie, bo często bywa, że zasypiamy w życiu. No i każdy z nas przebywa różne koleje, różne tragedie, różne sukcesy, a w pewnym momencie dopiero sobie uświadamiamy, że od kilku lat zaczęliśmy dopiero żyć po przebudzeniu. Ja podobnie miałem kilka lat temu, a wydaje mi się, że już mam tych lat sporo i raptem się okazało, że zacząłem żyć świadomie dopiero kilka lat temu, szanowni państwo, więc macie takiego bobasa przed sobą tutaj na tej scenie. Ale Krzysztof, to wszystko prawda, co jest właśnie w tej książce i ja tutaj znalazłem sporo siebie, ale czy ty siebie poznałeś, czy nadal poznajesz? Czy to jest proces zakończony? Prawda, ten proces nigdy się nie kończy. Poznajemy sam siebie przez całe nasze życie. Każda sytuacja, którą przeżywamy, każde doświadczenie wprawia naszą świadomość, naszą rzeczywistość na te drgania. Te drgania pokazują, jak wygląda naprawdę rzeczywistość, bo my tak naprawdę się zmieniamy w miesiącu ćwiczenia nasze spojrzenie na świat. Inaczej patrzymy za miłością. Inaczej patrzymy, gdy siebie postarczy. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby, jak wspominamy, że często jesteśmy starymi. Nie, jeżeli to jest nasze życie, nasza rzeczywistość, nie możemy prowadzić naszego życia, żeby nie mieć doświadczenia. Musimy być kierowcą, musimy mieć sterty życia. To my podejmujemy decyzje, to my musimy wiedzieć, że chcemy być tą najlepszą, nie tylko lepszą, najlepszą wersją siebie. Poprzez poznanie siebie wiemy, co nam sprawia przyjemność, co nam daje szczęście, wiemy, co lubimy. Jeżeli robimy to, co lubimy, to tak naprawdę nie wiemy, co żyjemy. Jesteśmy szczęśliwi. Właśnie tutaj poruszyłeś taką sentencję, którą mówiliście w książce Konfucjusza. Jeżeli będziemy robić to, co kochamy, to nigdy już nie będziemy pracować. Wow, każdy pomyślał, ale fajnie. A to nie o to chodzi, żeby nie pracować. Wiecie państwo wszyscy doskonale, że to nie o to chodzi. I często rozumiemy te sentencje całkowicie mylnie inaczej. Jak ty rozumiesz te sentencje, które użyłeś? To jest dość skomplikowane. Ogółem ta sentencja tyczy się w ten sam sposób, ale inny każdej osoby. Tak jak mówiłem, to jest perspektywa spojrzenia na to. To nie znaczy, że mamy nie pracować, bośmy się zanudzili, zmęczeni sami sobą. Musimy pokazać ten kres. Musimy odkryć, co jest dobre, co jest lepsze w nas i w czym się realizujemy. Może tutaj zaprosimy Rafała Marcina Wasika, sekretarza generalnego Międzynarodowego Rzeczywistego Człowieka. On nas tak naprawdę robi coś dla innych, robi coś dla pokoleń, poprzez swoją działalność humanitarną instytucji, którą reprezentuje. Wielkie brawo dla... Zapraszamy serdecznie. Nadarzyła się okazja, z Konfucjuszem zaczęliśmy, żeby właśnie na twoje. Mało kto wie, w Polsce co robimy z Krzysztofem. Robimy dużo poza Polską, bardzo dużo pomagamy ludziom z tego wojny. Wywozimy ich, też wspólnie zabezpieczamy ich byt. Wspólnie z Krzysztofem poznaliśmy się dosyć dawno. To spotkanie było dosyć ciekawe, dlatego że staliśmy w restauracji jednej, przechodziliśmy, słuchajcie, cały stos szklanych rozsypał się sam w drobny mak. On pęknie. Krzysztof mówi, no jaka energia trysnęła. No do dzisiaj jesteśmy razem, oprócz tych działań globalnych na świecie. Jesteśmy też partnerami biznesowymi. Jeździmy po całym świecie. Wspólnie dopełniamy się.
Najważniejsza ta książka to poznaj siebie, to poznać właśnie swoje słabe strony. To jest sukcesem przekazywania informacji do człowieka, żeby wysłuchał i słuchał nas to, co my mówimy. Wtedy jest sukces. Wyzbyć się trzeba dwóch podstawowych cech: zazdrości, zawiści. Uczmy się od innych. Uczmy się tego, w jaki sposób nie robić błędów na tych błędach, co zrobili inni. Spytajmy, jak oni odnieśli sukces, w jaki sposób. Po prostu jeśli się zapytać, a nie z zazdrością patrzeć, a taki młody Krzysztof, tak idzie do góra, czy on go, czy ktoś zapytał jego chociaż chwilę, ile nie spał w nocy, ile trudów, tego hejtingu, hejterów, ile tego było wszystkiego, ile tych płód podmógł. Słuchajcie, ja robię to już lata. Dlaczego nie robię w Polsce? Dlatego tylko, że na zewnątrz byłem anonimowy, teraz nie jestem. Świat mnie zna, Polska jeszcze nie zna, może kiedyś pozna. Ale z Krzysztofem się dopełniamy. Książka jest świetna, dlatego że każdy dzień i jego dynamika życia Krzysztofa, każde chwile, które doznał, on włożył w książkę. Nie jest sztuką wyczytać wszystko, patrzeć na wszystko, na świat popatrzeć, wyuczyć się, być na piątkach, być prymusem, magistrem, doktorem, habilitowanym. Trzeba wyuczyć się na własnym życiu. A jeżeli to życie jest młode, dynamiczne, szybkie, wtedy szybciej przyjmuje się tą wiedzę. Wtedy jest się bardziej otwartym dla ludzi, dla innych. Dlatego Krzysztofa wybrałem na ambasadora dobrej woli. Robimy na świecie bardzo dużo. Zapraszam też do nas zobaczyć, co my robimy. Jestem bardzo zadowolony, że jest ta książka, którą komisja też patronuje. Będziemy to promować w kraju, w którym jesteśmy, tak trudnym, tak skomplikowanym i tak trudnym do nauczania. A Krzysztof wie, jak to się robi. Dzięki, Rafał. Dziękujemy. Rafał Waki. Dziękuję bardzo. Co? Ja proszę, proszę. Rozmowę, ale tak wiele tu mam, wiele jest tam tych twarzy, od których się uczyłem i na podstawie rzeczy, tego jak poznawałem, spojrzenie na świat, miało się moje spojrzenie na świat.